O talencie Kyliana Mbappé każdy z nas zdołał się przekonać przynajmniej raz. Czy za sprawą reprezentacji Francji, czy PSG. O jego geniuszu można by rozmawiać godzinami. Piłkarz, który jest jak diament w obecnym futbolu, a o nim samym mówi się, że w przyszłości wraz z Haalandem zastąpią rywalizację Messiego i Ronaldo. Swoje mistrzostwo świata zdobył mając zaledwie 19 lat i był jedną z kluczowych postaci tamtego mundialu w Rosji. Dzisiaj każdy kibic trójkolorowych nie chce nawet sobie wyobrażać, jak wyglądałaby reprezentacja Francji bez Kyliana Mbappé na czele. Na mundialu w Katarze trafił do siatki 8 razy, strzelając 3 bramki w samym finale i tym samym pobił rekord legendarnego Pele, który trwał aż 64 lata. Mimo gigantycznych sukcesów odnoszonych na arenie reprezentacyjnej, wciąż brakuje mu wielkich osiągnięć w piłce klubowej. Choć Kylian bryluje w drużynie Paris Saint-Germain i odnosi sukcesy we Francji, to póki co nie zdobył dużego europejskiego trofeum. Najbliżej tego był w 2020 roku, gdzie jego drużyna Spar de Prince przegrała w finale z Bayernem Monachium. To właśnie głównie stoi na przeszkodzie, żeby Kylian Mbappé nie zdobył złotej piłki i tym samym nie został uznany za najlepszego piłkarza na świecie. Jeżeli nie podejmie decyzji o opuszczeniu Paris Saint-Germain, prawdopodobnie złota piłka na zawsze pozostanie dla niego niespełnionym marzeniem. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym opowiedzieć wam chwilę o partnerze tego odcinka, jakim jest STS, czyli legalny polski bookmacher, i o tym, że przygotował dla was coś specjalnego. Poniżej w opisie znajduje się link do oferty STS, gdzie po rejestracji z mojego linku oraz z kodem Świat Futbolu możecie otrzymać bonusy przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie aż do 1500 zł. Dodatkowo na stronie możesz wykonać zadania, a za nie otrzymasz bonusowe 60 zł. Warto zarejestrować się już teraz, ponieważ w najbliższym czasie będą rozstrzygać się najważniejsze europejskie rozgrywki. Najbliższy finał to Sevilla Roma, więc jest co obstawiać. Pierwszy zakład dodatkowo jest bez ryzyka do 100 zł. Co to oznacza? Jeżeli dobrze wytypujesz, wygrywasz. Jeśli nie, a kwota zakładu nie przekroczyła 100 zł, kasa wróci do ciebie. Wszystko to daje łączną kwotę 1660 zł bonusu. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. W poprzednim letnim okienku transferowym wszyscy byliśmy pewni, że Mbappé zostanie nowym piłkarzem Realu Madryt. Wskazywała na to absolutnie każda rzecz. Negocjacje między Florentino Perezem a Mbappé wrzały. Media potwierdzały doniesienia, a wszyscy kibice na całym świecie czekali tylko na oficjalne ogłoszenie transferu Francuza. Nie od dziś również wiadomo, że piłkarz fascynował się Los Blancos jako dziecko, więc ten ruch wydawał się bardzo logiczny. Po wielu niepowodzeniach z drużyną Paryża, dołączenie do dobrze funkcjonującej maszyny Realu Madryt miało być ostatecznym punktem zwrotnym w karierze Mbappé i uczynić go oficjalnie najlepszym piłkarzem na świecie, bez żadnych kontrowersji. To, że Nasser El Khelaifi zrobi wszystko, by Mbappé został na dłużej, było pewne. Wszystko to potwierdziło się kilka tygodni później, ale do tego przejdziemy jeszcze zaraz. Dlaczego zatem Kylian Mbappé nadal reprezentuje barwy paryżan, skoro wszystko było już przesądzone? Gdy Real Madryt dogadał już wszystkie warunki kontraktu z Mbappé i brakowało jedynie podpisu, prezes PSG zastosował najcięższe działa, jakie miał tylko pod ręką. Wiedział, że Kylian to piłkarz, którego nie będzie w stanie zastąpić, że to gwarancja niesamowitego talentu na lata i przede wszystkim to, że sam piłkarz jest Francuzem. PSG od lat boryka się bowiem z problemami tożsamości. Kibice chcą mieć swoich piłkarzy, swoich wojowników, więc kto inny jeśli nie on? Mbappé od kilku lat jest niezbędny w układance, która powstaje w Paryżu. Mbappé został zachęcony do pozostania w Paryżu przez wiele czynników, w tym oczywiście ogromną podwyżkę, na którą nie mógłby liczyć nigdzie indziej. Mbappé miał być sercem projektu, a obok niego miała powstać cała drużyna paryżan. Postawił on kilka swoich warunków, które szejk miał spełnić, jednak jak się później okaże, nie do końca dotrzymał on słowa. Samo jego pozostanie miało też duże znaczenie polityczne do tego stopnia, że nawet prezydent Francji prosił go o pozostanie w klubie. Gdy w maju dowiedzieliśmy się, że Kylian jednak zostaje, Paryż oszalał, a cała reszta światowego futbolu była ogromnie zaskoczona. Wszyscy byli przekonani, że odejście do Realu Madryt to jedyny słuszny wybór na tym etapie kariery, jak okazało się później, Mbappé każdemu zagrał na nogi. Kontrakt z Paryżem został podpisany do 2024 roku, pomimo mylącej informacji, którą publicznie podawało PSG. Na koszulkach widniał rok 2025 i istnieje możliwość, że Kylian będzie reprezentował barwy Paryżan do tego czasu, ale tylko pod warunkiem, że zdecyduje się opcjonalnie umowę przedłużyć. Dziś Mbappé informuje nas, że cieszy się będąc członkiem tego projektu i deklaruje, że w przyszłym sezonie również będzie reprezentował barwy francuskiego klubu. Ale najpierw wróćmy jeszcze na sekundę do historii, która
Liga najpewniej już niedługo zatoczy swoje koło. Niespełna pół roku po przedłużeniu kontraktu Mbappé chciał już opuścić Paris Saint-Germain, co tylko wywołało śmiech zarówno w Madrycie, jak i w całym piłkarskim świecie. Miał kilka argumentów, by to zrobić, a coraz bardziej pokazywał swoją frustrację całemu światu. Zaczęło się to już na początku sezonu, gdy nie otrzymał tego, czego oczekiwał od prezesa. Podczas podpisywania kontraktu obiecano mu środkowego obrońcę i mocnego napastnika obok niego, tak jak w reprezentacji Francji miało to miejsce z Giroud. Jak historia pokazała, żadnego napastnika nie pozyskano. Frustracja wzrosła jeszcze bardziej, zwłaszcza po jednym z najsłabszych spotkań PSG w lidze. Mbappé umieścił zdjęcie na swoim Instagramie z hashtagiem PivotGang. Media odebrały to jako atak na obecnego trenera Paryżan. Mbappé zwyczajnie nie jest zadowolony, że nie gra na swojej ulubionej pozycji, a problem ten istnieje od dłuższego czasu. To wszystko jednak pokazuje spory egoizm Francuza, ponieważ jeśli nie możesz się dostosować do reszty drużyny tutaj, to skąd pewność, że będziesz w stanie to zrobić w jakikolwiek innym klubie? Jego ostatnie zachowania są dużą negatywną reklamą dla niego samego i może się zdarzyć tak, że kluby w pewnym momencie przestaną się nim interesować. Nie mają bowiem pewności, czy w ich barwach Kylian nie zacznie również gwiazdożyć. Kulminacyjnym momentem było jednak zupełnie inne wydarzenie. PSG w 1/8 finału Ligi Mistrzów zmierzyło się z Bayernem Monachium, a drużyna z tak kosmicznym składem na papierze nie sprostała temu spotkaniu, odpadając na pierwszym etapie fazy pucharowej poniżej swoich oczekiwań. Mbappé był bardzo zdenerwowany po meczu i powiedział: stać nas tylko na 1/8. To wydarzenie miało przelać czarę goryczy, a wtedy Kylian zdawał sobie sprawę, że z PSG nigdy nie osiągnie tego, o czym tak naprawdę marzy i nigdy nie wykorzysta do końca swojego olbrzymiego potencjału. Przede wszystkim PSG od wielu lat nie wykazuje zbyt dużych ambicji sportowych. Trafiają tam piłkarze, którzy albo są już po swoim najlepszym okresie, albo mocno się tam rozleniwiają. Trudno się temu dziwić. Liga nie jest wymagająca, a nie da się tak z meczu na mecz przestawić z gry na średnie drużyny na najlepsze w Europie i utrzymywać ciągle ten sam poziom. Samo PSG wygląda jak jeden wielki chodzący zlepek gwiazd bez większego planu i to po prostu nie może dobrze działać. Mbappé potrzebuje klubu z wielką kulturą zwycięstw, klubu, który słynie z osiągania wielkich sukcesów, a nie z corocznych rozczarowań swoich kibiców. PSG nie jest jeszcze światową gwiazdą wizerunkową i jeśli nie zmieniam czegoś w swojej grze, to nigdy nią się nie staną. Kariera Kyliana pokazuje, że ogromnie brakuje mu nie tyle wielkiego klubu o bogatej historii, co wielkiej ligi, którą śledzić będą miliony osób na całym świecie. Wydaje mi się, że gdyby opuścił Paryż i Ligę Francuską, to już dawno cieszyłby się ze zdobycia pierwszej złotej piłki. Dodatkową osobą, która może motywować Kyliana do opuszczenia Parc des Princes, jest Haaland, który swoją grą imponuje nie w słabe jak na gigantyczne warunki Ligue 1, a w Premier League, lidze uważanej od lat za najlepszą na świecie, z największą konkurencją i znacznie trudniejszą. Ponadto tuż po swoim pierwszym sezonie na Wyspach jest w stanie sięgnąć po trofeum Ligi Mistrzów i choć mecz z Interem wydaje się być trudny, to zwycięstwo dla maszyny Pepa Guardioli wydaje się być tylko i wyłącznie formalnością. To, czego Mbappé przez lata nie mógł osiągnąć, Haaland może zdobyć już po swoim pierwszym sezonie gry. Patrząc na młodych zawodników, którzy będą mieli wpływ na światową piłkę nożną, albo już nawet go mają, to zdecydowanie więcej świateł reflektorów skupia się na Haalandzie niż na Mbappé. Ponadto Haaland nie wydaje się być gwiazdą z dużym ego, co stanowi wizerunkowe przeciwieństwo postaci Kyliana. Nie wierzę, że Francuz nie czuje lekkiej presji patrząc na swojego kolegę z Norwegii. Choć obaj wybrali ogromne kontrakty i kluby prowadzone przez szejków, to jeden z nich jest w bardzo dobrym projekcie, który wciąż się rozwija, a drugi jest w kryzysie i jeśli nie nastąpi cud, to raczej za szybko smaku sukcesu w Europie nie doznają. W kontekście Mbappé mówi się głównie o jego odejściu do Realu Madryt. Również Liverpool wydaje się być mocno zainteresowany jego usługami i tylko możemy sobie wyobrazić, jak nieprawdopodobnie Premier League odjechałby reszcie stawki. Oglądanie starć Haalanda i Mbappé nie w Hiszpanii, ale na Wyspach byłoby czymś niesamowitym i sam fakt zupełnie by mnie nie zdziwił. Premier League dziś dysponuje ogromnymi środkami w przeciwieństwie do klubów hiszpańskich. Choć Real radzi sobie świetnie, to poza Barceloną, która i tak jest w kryzysie, nie ma tam zbyt dużej konkurencji. Zupełnie w przeciwieństwie do Wysp Brytyjskich, gdzie pieniądze są ogromne. Wizerunek Hiszpanii w ostatnim czasie też nie jest najlepszy. Afery sędziowskie, ataki na Winiego i niezbyt wysoki poziom piłkarski, wszystko to potencjalnie może odstraszać kogoś takiego jak Kyliana Mbappé. Szczególnie jeśli tylko pomyślimy, że na Wyspach takie rzeczy kompletnie nie istnieją, a Premier League zdaje się być krystalicznie czysta. Na potencjalny transfer do Liverpoolu duży wpływ miałby również sam Nasser El Khelaifi, który miał powiedzieć, że jest gotów puścić Kyliana wszędzie, ale nie do Realu Madryt. Skąd taka sytuacja? Nie wiemy.
Być może to próba pokazania, że Katarczyk rządzi, a może są to jedynie słabe relacje z Florentino Perezem. Nie tylko element większego rozwoju może być motywacją do opuszczenia Paryża, warto też zwrócić uwagę na jego konflikt z Neymarem. Obaj zaczynali w Paryżu od bardzo przyjaznych relacji, był moment, gdy naprawdę byli blisko siebie i tworzyli całkiem niezły i zgrany duet. W pewnym momencie coś między nimi się jednak załamało i dzisiaj zdecydowanie są bliżej wrogów. Na pewno do załagodzenia konfliktu nie pomogło dołączenie Leo Messiego, który przecież jest bliskim przyjacielem Neymara, a relacje między nim a Francuzem tylko się pogorszyły. Mbappé w przeszłości miał sporo sprzeczek z Brazylijczykiem, zaczynając od wojny o rzuty karne i kończąc na tym, że nie rozumiał on nagłych wyjazdów Neymara lub twierdził, że ten nie przykłada się odpowiednio do treningów. Mbappé, podpisując nową umowę z PSG, miał postawić warunek, że zostanie, ale jeśli tylko Neymar odejdzie. Dlatego po tym można zrozumieć, że relacje między nimi raczej nie należą do najbardziej wymarzonych. Co stało się, że jednak Mbappé chce zostać? Czyżby motywowało go to, że Messi i Neymar mogą odejść z klubu? Wielu kibiców na świecie uważa, że nie ma już miejsca dla Mbappé w Realu Madryt, że po tym jak się na nich wystawił rok temu, Perez na pewno nie będzie chciał zakontraktować Francuza. Mimo że Florentino Perez jest znany ze swojej stanowczości, pewne jest, że gdy tylko nadarzy się okazja, by pozyskać Kiliana, Real Madryt to zrobi. Właśnie profesjonalizm Pereza na to wskazuje. On doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważny dla Realu byłby taki transfer i jak mocno na lata mógłby utrzymać ich nie tylko na polu piłkarskim, ale i wizerunkowym. Wiadomo, że teraz Real Madryt może stawiać dużo lepsze warunki, ponieważ Mbappé wraca z podkulonym ogonem, jednak naprawdę wątpliwe jest to, że droga Francuza do Realu jest już całkowicie zamknięta. Mbappé dzisiaj wystaje już głową ponad sufit i zdecydowanie jest zbyt duży dla PSG. Mimo wielu gwiazd, które go otaczają, momentami sprawia to wrażenie, jakby tylko jemu tak naprawdę zależało na jakimś większym sukcesie. Jeżeli chce zapisać się w historii światowego, a nie tylko francuskiego futbolu, jako geniusz na miarę Zidana, Messiego czy Ronaldo, musi opuścić PSG, ponieważ tam nigdy nie osiągnie takiego statusu. Nawet wygrywając kilkukrotnie Ligę Mistrzów, to będzie miało znacznie mniejszy wydźwięk, niż gdyby zrobił to w jednym z potężniejszych klubów. Należy pamiętać, że to wciąż młody piłkarz z olbrzymimi sukcesami, jak na swój wiek. Mbappé już od młodego wieku bryluje na boiskach, przez co często zapominamy, że ma zaledwie 24 lata. Na wszystko przyjdzie jeszcze czas, jednak żeby w pewnym momencie dla Kiliana nie okazało się, że jest za późno, a w Europie nikt poważny go już w swojej drużynie nie chce. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca, dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Czy wam też wydaje się, że Mbappé powinien opuścić szeregi paryżan? Piszcie swoją opinię w komentarzu. Zapraszam was wszystkich na moje social media, gdzie niedługo będą działy się naprawdę fajne rzeczy. Polecam obczaić, bo będzie naprawdę bardzo grubo. Jeszcze raz dzięki za oglądanie tego filmu do końca. A ja jeszcze na sam koniec chciałbym wam przypomnieć o ofercie od STS i o tym, że z kodem Świat Futbolu otrzymujecie gwarantowane bonusy. Sprawdźcie koniecznie linki w opisie i przypiętym komentarzu. Oferta skierowana tylko dla osób pełnoletnich.